Okej, witam serdecznie w kolejnym typowym, generycznym moim vlogu ze wschodu słońca. Mogliście zauważyć lub nie, ale generalnie moją tradycją wyjazdów jest wstawanie na wschód słońca. Tradycja zaczęła się w 2021 roku, film jest na kanale, później w 2022 także nad morzem zrobiłem podobny film, w sensie robiłem zdjęcia, nagrywałem reklamę, której nie skończyłem, ale też byłem na wschodzie. W 2023 w maju byłem w Nowym Jorku, byłem na wschodzie słońca i teraz w 2023 w lipcu nad Morzem Bałtyckim znowu jestem na wschodzie słońca, więc powtarzam to, co robiłem 2 lata temu. Was o godzinie 5:35. Śledź 535. Okej. Okay. Pozdrawiam serdecznie. Ja wielki fan śledzia, więc idealnie się złożyło. Generalnie wschód słońca taki se. Nie był najgorszy. Znaczy właściwie z moich wyjazdów był najgorszym wschodem słońca. Ląd zakrywał słońce i nie było go praktycznie widać. Rok temu nad morzem był 1000 razy lepszy wschód, ponieważ był widoczny i był zupełnie w innych barwach, takich mniej typowych, ponieważ słońce wtedy było fioletowe, cała aura była niebieska. Nie wiem, ja się zaraz zbieram, bo strasznie wieje. Mimo wszystko ja się cieszę z takich właśnie wyjść, mimo że są ciężkie warunki. Najchętniej bym się teraz położył do łóżka. Dostałem się do tej filmówki na operatorkę, z czego się mega cieszę, ale przede mną jest ogromne wyzwanie i ciężki rok do przetrwania. Dużo etiud do zrobienia. Za rok, o tej samej porze, w podobnym terminie, też się tu zobaczymy. Na pewno będę na wschodzie słońca, ponieważ za rok planuję się znowu wybrać nad morze ze swoją rodziną. Za rok tutaj będzie zupełnie inaczej. Będę już, mam nadzieję, że po pierwszym roku studiów, ale generalnie no chciałbym ten czas, który poświęcałem na moją szkołę średnią, no poświęcać teraz na szkołę filmową. No jest to normalne i to jest niesamowite, że w tym momencie, jak byłem w liceum, no to chodziłem do tej szkoły, uczyłem się tam tych typowych przedmiotów, żeby rozwijać to, co teraz uwielbiam robić i to, z czym wiąże przyszłość, no to musiałem to robić po lekcjach, po, powiedzmy, odrobieniu jakichś tam rzeczy. No dużą część czasu mi to zabierało, a teraz moją szkołą będzie film. To będzie nadal właśnie film, moja pasja, więc postaram się relacjonować to, co się dzieje w filmówce. Będę starał się wstawiać rzeczy związane z etiudami, które robię, no ale też pobocznie rzeczy, które do tej pory robiłem. Także bardzo wam dziękuję za oglądanie. Jest już zimno, ja się naprawdę zbieram. Zaraz sobie zjem jakąś bułkę. Idę z tego wiatru. Wywieje mnie jak nic, będę chory. To nie ma znaczenia, bo nie wiem, lubię to. To jest piękne w filmie.